Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku zatytułowanym Górnik i Kowal. Już troszeczkę podekspiłem swoją postać, już na początku miałem 30-30 i moja pierwsza taka obserwacja jest spora dysproporcja, jeżeli chodzi o zdobywanie doświadczenia, jeżeli chodzi o Górnika i Kowala. Górnika już mam 72%, więc dosyć sporo. A Kowala mam dopiero 49, więc to idzie naprawdę wolno. Troszeczkę faktów wam jeszcze przedstawię, jak trenować te umiejętności, bo znalazłem na Wikipedii tej gry. Zaczniemy od od górnika. Tak jak jest pokazane... A, kursor się nie pojawi. Tak jak jest pokazane, trenując, wykopując żelazo, rudę żelaza, możemy od 0.1 wyuczyć się do aż 80, więc dosyć sporo. Tak samo jest, znaczy podobnie, jest z miedzią, tak? Od 20 do 80. I to kopiąc tą rudę, maksymalny próg, jaki możemy się wyuczyć, to jest 80. I ani procenta więcej. Później będziemy musieli niestety przejść na kobalt, a na sam koniec obsydian. Obsydianu jest naprawdę mało, jeżeli chodzi o ten surowiec, bo w każdej kopalni, byłem w dwóch teraz, to naprawdę 2-3 skały maksymalnie tego obsydianu było, więc naprawdę no niedużo, dosyć niedużo. To opowiedziałem. A, kolejna rzecz, jeżeli chodzi o trenowanie umiejętności Kowala. To tutaj jest troszeczkę inaczej. Fajnie, że twórcy podpowiedzieli, jak trenować tą umiejętność, bo tutaj zobaczcie, że teraz na tym poziomie, czyli mam 49, czyli od 405 do 50, trenowałem przez cały czas pitchfork. I idę cały czas tą tabelą i rzeczywiście to tak trochę się zgadza. W sensie, jak robiłem katanę, czy robiłem długi miecz, no to rzeczywiście ta umiejętność dosyć szybko wskakiwała, a też trochę na tym zarabiałem, bo nie traciłem aż tylu surowców, mogłem niektóre rzeczy po prostu sprzedać. A, i to co jest bardzo ważne, co teraz dopiero do mnie dotarło, bierzcie za każdym razem te zamówienia, róbcie je, wykonujcie, bo bez nich nie będziecie mogli zrobić wielu rzeczy. Zobaczcie, tu mam zaznaczone, że akurat mogę saber zrobić, longsword, mogę zrobić, ale te rzeczy, jak i inne, trzeba dopiero odblokować, więc to jest naprawdę dosyć istotne, żebyśmy zbierali i wykonywali te zamówienia. Zrobię sobie dosyć spore zamówienie, teraz wziąłem, bo aż 100 sztuk muszę tych pitchforków zrobić i to z miedzi, więc kliknę, żeby się robiło, może akurat coś podskoczy mi ta umiejętność. To co jest istotne, idąc do kopalni, kopiąc, czyli maksymalnie zapychając swój plecak, potrafimy niekiedy zdobyć 2% górnictwa. Natomiast przetapiając te rudy i tłukąc te miecze i inne rzeczy, no maksymalnie możemy zdobyć na tym materiale, który będziemy mieli, maksymalnie no tak 1%, 1-2%, dlatego tak jest tak dosyć spora dysproporcja, jeżeli chodzi o te dwie umiejętności. Tu mam 72, a tu już 50, więc w sumie 23% około mamy różnicy, to jest dosyć sporo. I tak podejrzewam, bo jeżeli chodzi o tą tabelę, to do 80% można trenować na surowcu iron, czyli na żelazie, tak? I myślę, że tak do 80-75% chyba jeszcze tutaj w tym mieście rodzimym, znaczy no może nie rodzimy, bo się przeniosłem, ale można spokojnie do tych 75% kowalstwa spokojnie tutaj sobie trenować. Dlaczego? Co ciekawe, chociaż raz poszedłem do innej kopalni po prostu zobaczyć, czy mi się uda wykopać inną rudę i tak dalej, w dosyć szybki sposób zostałem zbełtany w postaci
No, wpadło dwóch redów, ciach, zabrali co chcieli i po prostu pobiegli, więc no, czy to jest opłacalne na tą chwilę? No nie wiem. No, raczej ta przeprowadzka do innej kopalni nie jest aż tak tak istotna i tak potrzebna, więc chciałem jakąś fajną puentą zakończyć, ale jedno co wiem, na pewno jeżeli chodzi o kowalstwo, to czeka mnie naprawdę sporo, sporo godzin przed tym kowadłem i tłukąc te rzeczy. Bardzo fajne jest to, że można to trenując, możemy sprzedać te rzeczy i na tym tak naprawdę zarabiać. Tutaj jest przykład też jakiegoś gościa, jakiejś postaci, który ma konia. I to co zauważyłem, to trenując tutaj, o, wbiło się 50%, fajnie. Trenując, czyli kopiąc tą rudę, opłaca się kupić tego jucznego konia, który, no jeszcze nie wiem ile ma pojemności, ale można to co wykopiemy w niego wrzucić i dalej po prostu kopać, tak? Więc oszczędza nam to bardzo sporo czasu, bo nie musimy latać tą swoją postacią, tak? Z kopalni do kopalni, tylko lecimy po prostu z tymi pięcioma koniami. Zapełnimy je wszystkie, dopiero wtedy przychodzimy, przetapiamy te rudy i po prostu trenujemy. Oszczędzamy trochę czasu na bezsensownym lataniu, chociaż tu nie jest aż tak daleko do tej kopalni, więc no mnie chyba jeszcze nie stać, chociaż nie patrzyłem jaki jest koszt tego konia, ale postanowiłem, że to co będę miał w plecaku to przetopię i z tego będę robił. I tak dziennie staram się może 4-5 razy wykonywać ten cykl, czyli wydobyć, przetopić, przekuć, coś zrobić i znowu do kopalni. Tak się staram, no 4-5 razy, no ustalmy, taka średnia. Tam około wychodzi to godziny, półtora, coś koło tego. Więc zbyt dużo czasu nie spędziłem, to może 3-4, może maksymalnie 5 godzin spędziłem i doszedłem do tego poziomu. Czy to szybko, czy wolno, no nie wiem, to jest kwestia gustu, zostawiam wam już do oceny. Jak będę miał troszeczkę wyższą umiejętność, może 70-80 już tego kowala, to wtedy przejdę do innej kopalni i wam pokażę, gdzie są te fajne miejscówki, gdzie warto pójść i jak to mniej więcej wygląda. Za ten odcinek, czyli drugi odcinek Kowala Górnika, wam bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że ktoś mnie obejrzy, ktoś skomentuje i zada jakieś pytanie, bo widziałem, że w poprzednim już poleciało zapytanie o serwer, to powtórzę, to z Crimson Sea. Tu jest najmniejszy ping, najbardziej się opłaca moim zdaniem grać, bo tu sporo Polaków jest, jest i gildia Polaków, więc warto. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć.